Witam wszystkich z tej strony Unlock, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2013. Dzisiaj jest ze mną Damian. Witam wszystkich. I Wokem. Witam. No i razem witamy w kolejnym odcinku właśnie z ósmego sezonu, z ósmej Cool. serii. I dzisiaj co tam? Dzisiaj ja zajmę się właśnie tutaj orką. I od razu zaznaczę, że z niewiadomych mi powodów na maksymalnych ustawieniach gry ziemia mi się odkłada przeciwnie niż jadę ciągnikiem. Właściwie układa się tak, jakbym grał na minimalnych ustawieniach gry. No nie wiem dlaczego, nie wiem czym to jest spowodowane. Nie mogę na ulicę wjechać. Głupio to wygląda, no ale niestety muszę jakoś z tym żyć. Co nie możesz? Wiesz, nie mogę wjechać na ulicę. No, dobra, ja tutaj sobie już zacznę orać. Znaczy zacząłem już, a właściwie teraz sobie zacznę kontynuować. Mogę otworzyć wrota? Nie, nie, nie. Otworzyłeś? Nie, nie otworzyłem. Gdzie mi się pakujesz po moje pole? Jakie twoje? Bierz tego swojego kurczaka z mojego. Kurczaki, ziemniaki. Perfecto mobile. No i co tam? W przyszłym odcinku właściwie co tam? Mieliśmy tą kukurydzę, nie? Bo zdążycie zebrać baloty, nie? A. No pewnie. Myślę, że tak zrobimy. Co ty w oknie tak stoisz, jak widu? A co? No patrzę w sklepie coś. No to no, w przyszłym odcinku zwozimy sobie kukurydzę. Ty masz, Damian, sieczkarnię, nie? To ty płacisz za wszystko? Może machniemy już u wszystkich tą kukurydzę jakoś, nie? Szkoda. Szkoda czasu. Ja muszę tą kukurydzę zrobić. No, mi właściwie nie jest może tak za bardzo potrzebne, ale... No, ale miałeś budować tą cielannię czy coś. No właśnie. Więc to może mi się przydać, tylko że no mówię, no to wszystko trzeba jakiś kapitał mieć, nie? Blokuje się ten TB, czy nie? Tak, nie wiem czy na O chyba. No, dzięki. Nie mam pokazanej tej. Fajnie ten Deutsch wygląda z tym turem, kurde. No, w środku też tu kierownica się rusza. No, kierownica to się wszędzie rusza, nie? We wszystkich. No, nie wszystkich modelach. Co te ławki robią? Fajnie leży. Na dachu. Te ławki da się jakoś usunąć? Nie, a co? No bo latam przez te ławki. Co? No bo jak wjeżdżam w ławki, to wywala mnie. No to po co w nie wjeżdżę? No lagę miałem. Fuck. I żem zjebał. Przeproszeniem. No. A migacze się bugują, tak zauważyłem. Co się buguje? Migacze. W Sejmie, no migają. Co? I w Lamborghini, i same, i Stajudu. Ja mam jeszcze tę przyczepę zboża. No ja też mam, ale na razie jej nie sprzedawałem. Ja już nic nie mam. Jestem biedny. Dobrze, ja sprzedam dopiero. A ja jadę teraz sprzedać. No dobra, ja sprzedam, jak będziemy mieli wozić do kukurydzy, to może tą przyczepę wątpią. Przecież nie, ja mam jeszcze drugą, to przy tam. A wy macie tam... macie rozrzutnik? Ja mam.
To weźcie rocznikiem właśnie. No ale ja mam taki mały, więc ja mi się nie opyla. No to weź mój. A mam takie pytanie, kogo jest ten żapak tutaj obok? Nie wiem. Może tam, gdzie... Też nie, ja jeszcze dzisiaj tu polowałem, może nie skreszono. Ale gdzie? Mówisz tam za damem, za waszymi gospodarkami, czy gdzie? No jak przy tym skupie. Masz tu moje pole, ten rzepak i moje jest. A to jest skoszone ten rzepak? Nie. To nie wiem. Na pewno nie twój. No wiem właśnie. Nie wiem, nie wiem. Ale widocznie niczyj, no. Muszę paszowo skupić. Alok sprzedaje, uważaj. No. Leci? Leci, leci. Dużo, mało? Na razie mało. Nie wiem. Czemu? I no 4800 właściwie. No. To masz... Czyli... Czekaj, jeszcze mi to się... Ujajaja. 22,5 masz. To ja zrobiłem. Ja mam 30 coś. No. Łukacz. Kurde, jak to głupio wygląda, jak pole układa się w poprzeczną stronę. Masakra. A na tą dedewkę mogę ten belę dawać, czy nie? Na co? Na tą przyczepę moją. Nie polecam. No ja też ci nie polecam, ale możesz spróbować jedną sobie położyć i później spróbuję zdjąć, zobaczyć, czy się uda wszystko. A co nie? Nie polecam, bo ona się buguje, jak kładziesz na nią, to może wywalić w górę i polecieć. No tak też może być. Może być tak, że na przykład będziesz miał niewidzialne burty, nie? Jakieś tam. No o. No różnie, różne cuda, ale możesz spróbować, nie? Może akurat nie. Gdzie... Co? Nie, to ja tak dziękuję. Nie no, już ten, dodamy w tej następnej paczce sobie te lawety, nie? Bo kurczę, zapomniałem o tym całkowicie. Za dużo na głowie masz. Za dużo na głowie. Właściwie ja się zastanawiam nad oryginalną tą, nie? Lawetą, bo ona też nie jest zła. No. Fajnie, chociaż jest takie w miarę realne to, że na przykład... O kurde, drzewo pierwsze. Fajne jest chociaż to, że... Jest tak w miarę realnie, że one spadają te belki w razie gdybyś za szybko jechał czy coś, nie? To jakoś tam dodaje klimatu swojego. Raczej... No za duża jest, tak? A nie, ona nie jest wcale za duża. Jaka ale widzisz... To. Na te polne drogi ci wszystkie powylatują. No. Znaczy na tej jednej tylko tam wyleciało wszystko, ale na tych asfaltowych i tak dalej nic nie wyleci. Ona aż tak zła nie jest, nie? Nie jest tak jak w Lesie 11, że... No. Że te oryginalne to się nie nadawały na nic. A tutaj one później po tych... Potem jak wyszły patche, nie? Te wszystkie. To one tam były poprawione, nie? Tak samo zresztą zobaczcie na... zróbcie sobie patcha na przykład 1.4 załóżmy. I jedźcie traktorem. A później... Przeskoczcie na patch 2.0, o jaka jest duża zmiana w prowadzeniu, nie? Koła zupełnie inaczej się zachowują. Bierz tego swojego kurczaka z mojego pola. Z kogut. Zaoraj go tam. Tak. To ty orasz. A fajnie, tak zostawiłeś omijaków pełno. Później zrobię. Motorki masz? No mam. Widać. No i to jeszcze całkiem fajnie zrobiony jest ten mod, bo nie ma takich wyskoków, nie? Że jedzie nagle taki wybój wielki, że 3 metry nad ziemią. To właśnie jest taki płynnie zrobiony, nie? Najlepszy modorki to ma ten usu z polskiej wsi. A tamten. No jak się wjedzie, to już nie wyjedziesz. No ale już go ten. Znaczy już teraz mam tą wersję poprawioną tam, nie? No wiem. Nie wiem co z tym sezonem zrobić tą polską wsią, bo... Nie wyszło tam jak miało wyjść.
Nie ma czasu, kurde, żeby to nagrać. Co, niedziela? No nie. No kurde, niby wiesz, miało być raz na tydzień. Wiesz, godzinka nie jest dużo, nie? Ale kurde... Znajdź ten czas. Znajdź ten czas, dokładnie. Tutaj zagramy sobie 20 minut. Coś tam podokańczamy, wiesz, poza odcinkami, coś gdzieś pach, pach, pach. I jakoś to zejdzie, nie? A kurczę, nagraj godzinę nagle, no to jest inaczej całkiem, nie? No i człowiek się męczy przy tym też, nie? Dobra, szatan, jak to robić? Albo masz jakieś, tak, ktoś do ciebie przychodzi, to nie masz czasu. Albo coś ci wypadło. Nie zgadzasz. Albo na wieczór nie masz sił. No. Albo mama wchodzi ci do pokoju. 21 spać. No. Godzina fu do 11. Co ty tu jeszcze robisz? To było dobre. Zaraz ci komputer wyrzucę. Przez okno. A ty już tego nie nagrałeś? No nie. No, nawet jeśli, to i tak pewnie bym tego nie wrzucił. No ile ty byś miał komentarzy? O człowiek. O łapek. Jak przyjemnie. Ty gówno w tupiach lupie. I słychać klepocie. Halo, co ty piłeś? Soczek biały. Wodę. Zalewaka. Zgadza się. Co jaki naszej gada? Ja mam skupkę od drugiego. Aha. Masz, a on mówi jak Amerykaniec? Jak Chińczyk. Jak Chińczyk? Jakbyś coś miał w tym buzi. No bo mam. Coś dużego. Jak dużego, to nic twojego. Ale cię zgasił. Nie. Tak. Nie wiem, jak, nie wiem wokiem jak ty, ale ja na twoim miejscu mi się muszę powiesić. Gdzie ty po moim polu jeździsz, kurde, ubijasz mi. Laga mam. Nic, bo jak cię pisałem w web, co? Alok. Czekaj. Nie mogę ci kierować. No, był lag taki, ale polecam ci kupić internet nowy. No płaci się za chwilę. Muszę router sobie bliżej zamontować tutaj. Kup sobie nowy router. Nie, router muszę przenieść, tylko zastanawiam się jeszcze jak tam kabel połączyć, ale jakoś damy radę. Ten router trochę daleko stoi, wiesz, i kurde, praktycznie tylko jeden komputer ma dostęp do niego bardzo blisko, a reszta ma... No tu jest tam. No otwórz drzwi. Fuck. Nie, teraz nie mogę pan otworzyć drzwi, bo tutaj za dużo się dzieje. Co jest? Czemu mi traktor zgasł? Sorry. Paliwa nie masz. Musiałem to zrobić. A nie, nie wiem czemu mi zgasło. Mam manualne odpalanie, ale... Ale że wysiadłeś? Ale wysiadłeś silnika czy nie? No tak, tak. A tu jest tak, że nie jest podobany, że on ci nic gaśnie od razu. Ale ma manualne odpalanie, nie? Ale tu jest na multi te manualne opalanie, nie, nie działa. No, w sumie to... Na Rehalu ja tego byś nie miał. A teraz nie zgasł. Bo to jest posalany. Dobra, trzeba bramę otworzyć. Na co to się zgasło? Nie, nie otwieraj. Na O czy na B? Na O. O, jakie ładne lagi. O 60 trzeba przeparkować. O uści? Nie, dzięki, dzięki. Ja mam tylko 60 i masę ja. No. A co? Nic. Zamykaj tę bramę. W sumie to już będę mógł sobie podjechać. Spiąć od razu z silnikiem. Czy już siejesz? Nie, tylko po prostu wiem, że już będę je używał. Lagę dostałem. Nie, kurde, nie ten klawisz wcisnąłem. Ej, a w takim wypadku tur przy czym ja mam? Przy Master, no. No teraz widzę, że mam konsolę. Pyr. Zamknij tą bramę.
Dobra, ile jest palutów? Raz, dwa, trzy, cztery. Damian, ty się ruszasz? No, ja sobie jeżdżę. No to czemu ja nie mogę? Ty, z całego pola mam 6 balotów, a bokiem ile miałeś? Czekaj, tu mam 1, 2, 5 albo 6. Prawie 7 wyszło. A jeszcze nam w prasie coś zostało. No, u mnie prawie 80%. Macie lagę? Halo, kurr! No ja nie wiem, czemu tutaj tak to działa, ten prota. Zaś ci wyjebę, Alok. Widzisz, gdzie ja jestem? Nie mam pojęcia. Zgadnij. Nie wiem, oj. Na dachu, a na świniarni. A ja w mur. Tak dla odmiany. Łowiesz ja, moje. Ja jadę mały ten, na pole, Alok. Alok, chcę zobaczyć. Co? Alok, uważaj. Moją prasę. Nie, chyba nie chcę tego oglądać. Co ale ty w okiem tworzysz? No ładnie ma. Leżę w mur, kurde, jak psychopata. No jak dostałem tego laga, ja na 100 na godzinę. Nie, no teraz to ty stoisz 100 na godzinę, nie? Bo uderzyłeś w mur. A jeszcze Jan. No nie wierzę, teraz ty się wszystkim zawieszę. A mi wszystko ładnie śpiewa. Bo założyłeś serwo, o, teraz się zatrzymałem. Jeszcze ta świnia. Halo. Co? Nie mogę wyjechać. Halo, cięcie. To turem się pomóż sobie, a nie. Nie pomaga. Jakie cięcie, jak za 3 minuty koniec? A, to dobra, to. To walić się w okna. No wyjeżdżam. Bokiem pomogę ci odsunąć się bokiem. Dawaj, wal mocno. Ale czekaj, wezmę sobie tura, bo to jest... Jak to brzmi? Tylko wceluj. Ja. Ej, ten dojdź jest większy od mojego stary, a ma tyle samo jak koni. Czekaj, jadę do ciebie, odsuń się. Dojdź ma 90 koni chyba. Albo 60. No, mój też ma 90. Jeb, gdzieś dzidy, nada. Ło, trafił mocno. I po polu. Jesteście obrzydliwi. Wiemy. Ej, nie mogę nawrócić, nie. Ktoś ci obrzydliwi. A sam miał coś w buzi. Skórkę od dupy. Od dupy. Nie porównuj tego, ej. On powiedział od dupopisa. Dupopisa. No, od dupopisa. Dupopisa. Ej, na TNT można 2 baloty brać? Nie da się. Próbowałem. Kurde, moć. Nie brałeś. Znaczy, na nie można brać, ale te kwadratowe to się wtedy można. Jak wpiętrujesz, wtedy się można wziąć 2. Dobra, nie mów mi o kwadratowych, tylko z tego napędzasz. Ja lagi mam, masakrę. Ja też mam lagi. Skończ się z tymi lagami, bo już nudny jesteście normalnie. Sam jesteś nudny. Całe życie lagi, nie? Kup sobie lepszy komputer, kup sobie lepszy internet. Jak ci nie stać, to mów. Właśnie macie chyba za słabe komputery, a po co? No w swoim komputerze mam słabe. Lagi macie przez ustawienia graficzne, a nie? Ja mam najgorszych. To co ty masz za głowę na komputer? Nie no, mam dobry. Ale nie, to jest widać, że z tego internetu twojego są lagi. Ale powiem ci w sumie, że ja miałem niby takiego dobrego do tej pory laptopa. No bo przewyższał minimalne wymagania, znaczy zalecane wymagania, nie? Do LS-a. Przewyższał, kurde, o bardzo dużo. A nie mogłem grać, kurde, na wysokich ustawieniach. A bądź to nie wiem. Ultra. To co, już koniec? Nie. Nie? A co? Jeszcze jest 5 minut. Nie, tu jeszcze kawałeczek pola został, akurat chcę to dokończyć. Zaraz jadę na następne, ale tam sobie skultywuję resztę. Mi wyszło 5 palotów, Damian. Mi 6. A duże pole miałeś, czy małe?
No nawet. Zresztą takie, że bierzemy się za tą kukurydzę, nie? No. No to ja akurat sobie to pole dokończę, a tamto dokończę może na kolejnych odcinkach, jak ktoś zacznie jakieś kultywacje czy coś. No ja też już tam będę musiał ten uprawiać. Ale wy tu macie małą gospodarkę, ja muszę pić tutaj. Spokojnie, u mnie to zobaczysz, że będzie taka modernizacja, że... Zobaczysz. Ja mam 7 balotów jednak. Wiesz, moja jeszcze jedna przyczepa. Sprzedam alugiem. Co, ja sprzedałem pranarkę tego. Damiana. Jeszcze jedna była gdzieś chyba. Dobra, ja skończyłem to pole. Ile miałem przyczep? Co? Nie mogę jednej mojej przyczepy znaleźć. O dobra, mam. Na chuj mi twoje przyczepy. Ja już nie będę wjeżdżał do garażu tym czymś, bo to mi będzie potrzebne. Więc w sumie możemy się żegnać i widzimy się przy kukurydze. W kolejnym odcinku. To co? Tyle chyba, nie? No. Możecie komentować, mówić jakieś, możecie w sumie nawet dawać nam propozycje, co jeszcze ewentualnie można pokazywać. No, oprócz kopania buraków. I ziemniaków, no. Chociaż to może też jakoś wdrożymy z czasem, nie? Tylko na razie na pewno tego nie będzie, ale poza ziemniakami, burakami możecie proponować tutaj wszystko. No. I zobaczymy, co uda się zrobić. My czytamy komentarze. No, czytamy komentarze. No już teraz, w tej chwili, no, ciężko jest odpisywać na te wszystkie komentarze, bo po prostu jest ich dużo, a poza tym dużo jest komentarzy, którzy się powtarzają i na które już po prostu nie ma sensu odpisywać, no takie są komentarze, więc to by było na tyle. No i trzymajcie się, cześć. Nada. Nada.